No i kręcimy kolejny odcinek wideobloga. Dzisiejszy temat zawdzięczam Rafałowi Murawskiemu. Wybitny gość, mieszka w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, tam jest trenerem piłki nożnej. Podziwiam go za wszystkie aspekty, które porusza w swojej pracy. Tam mental, psychopedagogika jest bardzo, bardzo rozwinięte. To jakby jemu dedykuję ten temat, który brzmi: dlaczego zawodnicy opuszczają zespół? No i tu powodów jest bardzo dużo, mógłbym mówić o tych, które wszyscy znają, ale bardziej tutaj chciałem poświęcić czas na to, że powiem rzeczy często kontrowersyjne albo punkty widzenia, których na pierwszy rzut oka ludziom nie przychodzą do głowy. I to jest fajne, bo profesor mnie tego nauczył. Praktycznie jego wieloletnie doświadczenie jest faktotwórcze, nie opiniotwórcze, tylko baza przeżyć, którą miał i wiedzy, którą w sporcie zawodowym pozyskał, no daje niesamowite rezultaty i pozwala myśleć inaczej. No i tutaj, dlaczego opuszcza zawodnik zespół? Przede wszystkim mogą być spowodowane takie sytuacje złymi intencjami, czyli tym, że trener uzależnia zawodnika od siebie, oczywiście go okłamując, chwaląc, obiecując rzeczy niemożliwe lub niedoścignione. I tak często natura się budzi, natura nie pozwala iść dalej i zawodnik opuszcza zespół. Druga sprawa, no powszechna, również dość, że szuka lepszego środowiska dla siebie. Z tym, że pytanie, na ile on jest świadomy, żeby to środowisko było faktycznie lepsze, a na ile jest to jakaś iluzja dużych organizacji, klubów i tak dalej. To też wszystko jest oczywiste, ale teraz przechodzę do sedna. Dlaczego mogło się tak wydarzyć u Rafała? Myślę, że dlatego, że jego praca treningowa jest zbyt dużym obciążeniem, nie powiem mentalnym, ale wymagającym. A człowiek z natury leniwy nie chce się poświęcać takim wysiłkom, takim codziennym trudom i pokonywaniu siebie. No i w efekcie nie wytrzymuje tego. Zresztą, jeżeli jeszcze nie miał predyspozycji własnych do tego, żeby indywidualnych do tego, żeby wytrzymać takie obciążenia, iść w tym profilu mistrza, się rozwijać, no to tym bardziej nastąpi to szybciej. Więc czasami zbyt dobry trener i jego podejście może spowodować to, że zawodnik opuści zespół. To jest rzadkie niestety. Chciałbym, żeby było tak zawsze, bo by rozdzieliło to między sportem rekreacyjnym a tym sportem, który faktycznie dąży do tego, żeby był kwalifikowany i na jakimś poziomie dążył do mistrzostwa. I znowu takie zataczając koło, wychodzi na to, że trenerowi się wydaje, że robi sport zawodowy na materiale, który tego nie dźwignie, no i w efekcie materiał się wycofuje. Takie to podejście na teraz, na tę krótką wypowiedź, do zastanowienia. Podsumowując, czasami zawodnik opuszcza zespół dlatego, że środowisko, które mu stworzył trener, jest za dobre i może mu być niewygodnie w tym, żeby osiągać poziom mistrzowski. A to też pokazuje, że ten zawodnik nie dojdzie, nawet jeżeli ma jakieś tam marzenia, to nie da rady. Nie da rady, jak sobie już tu nie radzi, to nie osiągnie tych szczytów. Pozdrawiam Was z Włoch, z miejscowości Livigno. Pięknie świeci słońce. Następny odcinek mam nadzieję, że nagram na tych szczytach. Także wszystko fajnie się układa. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej!